jechał zbyt szeroko pod samym płotem. Tam po równaniu toru, po roszeniu toru w tej serii wyścigów tej przyczepności nie ma, jak jeszcze chociażby w wyścigach poprzedniej serii. Mimo Jokera 11 punktów straty Duńczyków do naszej drużyny. Kończy się za chwilę trzecia seria startów. No i wydaje się, że przy tej formie naszych reprezentantów za chwilę wyścigi, losy rozstrzygną się poszczególnych drużyn, no bo nasza drużyna w zasadzie będzie już poza zasięgiem, tak jak przewidywaliśmy. Tutaj nie było w zasadzie żadnych wątpliwości przed tymi zawodami. Milan Spinka, menadżer Czechów, z którym rozmawiałem, mówił mi, że no oczywiście chcieliby zająć trzecie miejsce i przejechać jeszcze przez Wojens, przez baraż, no ale zastanawiał się, kogo oni mają tutaj ukąsić. No właśnie, czy Rosjan, czy Duńczyków. I jak gdyby no zdawał sobie sprawę, że wyrwanie awansu do barażu komukolwiek z tych dwóch drużyn byłoby tu wielką sensacją. Dokładnie tak i bardzo realistycznie do tego podszedł. Na razie jego scenariusz się sprawdza. Janusz Kołodziej bardzo blisko z Łukaszem Brymlem, ale już zamknięty Bryml. No właśnie, zamknięty, czy nie wypnie teraz Janusza? Nie, uciekł Janusz do przodu, a na prowadzeniu jest Nils Christian Iversen. A więc znalazł w końcu sposób na właściwe regulacje swojego silnika. I z zewnętrznego pola startowego przedarł się na czoło, ale Janusz Kołodziej zaczyna się teraz rozpędzać. Taki charakterystyczny w jego wykonaniu kroczek na wejściu w wiraż, tak stawia lewą nogę na torze. No i właśnie, teraz długa prosta, pięknie to było obmyślane. Pięknie to zrobił Janusz Kołodziej przed Nilsem Christianem Iversenem. Ludzie, co tutaj się dzieje? Przejechał Łukasz Bryml po głowie Denisa Gizatulina. Coś niesamowitego, jak na koło poszedł tutaj Łukasz Bryml, a znalazł się przed jego motocyklem Denis Gizatulin. Wydaje się bardzo zdenerwowany całą tą sytuacją Łukasz Bryml. Są już lekarze przy Denisie Gizatulinie. No i zanosi się tutaj na nerwowe oczekiwanie na stan zdrowia Rosjanina, ale już brawa. Dodają otuchy kibice na trybunach stadionu w Gorzowie. Zobaczmy, jaki błąd popełnił tutaj Gizatulin. No tak, no niedociążony przód motocykla. Niesamowitą pracę nad wyhamowaniem swojego motocykla wykonał tutaj Łukasz Bryml. Proszę, no ale miał tutaj bardzo niewiele miejsca, bo albo motocykl, albo wjeżdżający na jego linię jazdy Rosjanie. Łukasz Bryml musiał tutaj szukać miejsca między Rosjaninem a motocyklem. Nie wiedział oczywiście, co i gdzie, w którą stronę podąży, zwłaszcza latający motocykl. Owszem, zahaczył Gizatulina lewą częścią motocykla. Na szczęście chyba właśnie ten obrazek potwierdza to, co myślałem. Rosjanin wstaje, on został uderzony w plecy, ale lekko muśnięty na szczęście. To uderzenie nie było aż tak bardzo mocne. Zawodnicy mają na plecach ochraniacze. Tu widzimy po raz kolejny ten błąd Gizatulina. Oczywiście dociążył tylną część koła, tylną część motocykla. Tam wydaje się, że nie ma jakiejś wielkiej przyczepności, ale musiał trafić na jakiś fragment troszkę bardziej przyczepny i to uniesienie przedniego koła było natychmiastowe. Rosjanin nie mógł nic zrobić. To patrząc na te obrazki, od razu można na szczęście wyciągnąć wnioski, że stwierdzić, że całe szczęście, że nie został Rosjanin uderzony w jakiś bardzo mocny sposób w głowę, bo tak niewiele brakowało, aby to się skończyło w zdecydowanie bardziej gorszy sposób dla Rosjanina. Wielkie brawa dla Łukasza Bryml'a, no bo zrobił tutaj niesamowitą pracę, zabrał jeszcze nogę do góry, żeby ewentualne skutki tego uderzenia były jak najmniej dotkliwe dla Gizy. Naprawdę wielkie brawa, nie wiedzie się tutaj oczywiście Czechom, zajmują ostatnie miejsce, chociaż Łukasz Bryml był nie tak dawno na takim meczu na szczycie, lubelski Węgiel Bogdanka z Orłem Łódź się potykał w Lublinie,
No i tam Łukasz Dryml, nowy zawodnik lubelskiej drużyny, mówił z taką charakterystyczną dla siebie zwadą: a co, jedziemy do Gorzowa bić Goloba, Hampela, będziemy tam rządzić. No to rządzenie oczywiście nie bardzo tutaj wychodzi, więc dobrze, że przynajmniej jeśli nie ma tego rządzenia, że na tyle umiejętności wysokie są Łukasza Drymla. Zresztą on również doświadczony tragicznie przez taki wypadek słynny jego rok 2003 Grand Prix w Krysko, kiedy upadł na tor, uratował mu tam życie bardzo poważny manewr wjechania w dmuchaną bandę na prostej wykonał Mark Loram. No i ten stan bardzo poważny, kiedy przez kilka minut wydawało się, że stracimy Łukasza Drymla z tego padołu. Niezbyt była tam odpowiedzialna interwencja służb medycznych i dopiero tata Aleś, kiedy przybiegł, zobaczył, że język Łukasza wpadł po prostu do gardła i że za chwilę tego chłopaka już nie będzie wśród nas. Wyjął po prostu ten język i Łukasza udało się, oczywiście on nigdy nie wrócił na ten poziom, kiedy w roku 2002 zajmował bodaj 3 razy miejsce w wielkich finałach turnieju w Grand Prix i naprawdę widać było, że ten wtedy młodzieżowiec czeski naprawdę poważnie się rozpędza do poważnej międzynarodowej kariery. Ty jeździłeś wtedy Grand Prix, możesz coś o tym powiedzieć? Robiła wrażenie jazda Łukasza Drymla momentami? Oczywiście, że tak. Łukasz był wtedy zawodnikiem, który no dokonywał rzeczy praktycznie niemożliwych w takim wieku. Niespodziewanie, nagle, ni stąd, ni zowąd, niczym Emil Sajfudinow w ubiegłym roku zajmował pozycję na podium, więc na pewno było to czymś, na pewno było to czymś doskonałym. Jeździł wyśmienicie i wydawało się, że on będzie tylko podążał do przodu, ale faktycznie te upadki, kontuzje, nieprzewidziane sytuacje doprowadziły do tego, że on musiał tak jakby trochę zacząć od początku i do teraz ta sytuacja trwa, widać, że się rozpędza, czuje coraz lepiej, między innymi doskonale jeździ i czuje się, bo choćby dzisiaj mówił mi, że w lubelskim klubie, w tej drużynie czuje się doskonale, może wiele startować, a co najważniejsze, wychodzi mu to całkiem dobrze, więc ta jego kariera gdzieś tam powoli próbuje nabrać tych kształtów, które były wcześniej, przed tymi kontuzjami. Zdaje się, Grzegorz Walasek chciał się odnieść jeszcze do tych makabrycznych scen, których byliśmy świadkami, a więc zanim wyjadą zawodnicy do powtórki 14 wyścigu, łączymy się na chwilę ze studiem. Tak, dziękujemy bardzo. Grzegorz, jaki błąd popełnił reprezentant Rosji? No, wyglądało to rzeczywiście... Ciężko mówić też o błędzie. No, chyba dał za mocno temu motocyklowi pojechać i w tej końcówce z wyjścia wydaje mi się, że też przy krężniku tam robi się już taki pas delikatny i chwilę nieuwagi, wypuścił motocykl, chwycił go na koło. Wyglądało to bardzo źle, ale na szczęście wstał i wszystko jest w porządku. Także. Nie dociążył przodu? Nie dociążył po prostu? Chciałbym powiedzieć, że ściągnął nawet nogę z haka, żeby nabrać tej przyczepności i rozpędzić motocykl. No i nie przewidział chyba, że tak szybko może go ten motocykl podnieść do góry. No wyglądało to źle, a skończyło się tak widać w miarę, bo Denis zszedł do parkingu o własnych siłach, także na pewno będzie mocno pobijany, ale jest cały na pewno. Tak, na szczęście się nic nie stało. Przenosimy się ponownie, powtórzony ten bieg już bez udziału reprezentanta Rosji. Tak jest, oczywiście Grzegorz Denis Gizatulin za spowodowanie tej sytuacji, za przerwanie wyścigu 14 został wykluczony, a więc trójka w powtórce. Łukasz Dryml, Janusz Kołodziej i spod płotu Nils Christian Iversen, trzecie pole będzie wolne. Trochę będzie miał ułatwione tym bardziej niż Christian Iversen. On będzie miał dużo miejsca po lewej stronie, więc jeszcze szybciej będzie mógł zjeżdżać do wewnętrznej części toru. Miejmy nadzieję, że Janusz Kołodziej mu to uniemożliwi skutecznie. Ruszał się troszeczkę Łukasz Dryml przed startem, ale to mu nie pomogło. Janusz Kołodziej na prowadzeniu. Na okrętkę jechał tam Nils Christian Iversen, udało mu się wyprzedzić Łukasza Drymla, ale Dryml nie powiedział ostatniego słowa w tym wyścigu. Janusz Kołodziej na prowadzeniu może nie jest w tym wyścigu oszałamiająco jakoś szybki, ale ucieka, powiększa dystans nad Nilsem Christianem Iversenem, a teraz Dryml wyjdzie na miejsce.
drugie, jeszcze puk założył Czecha, ale Dryml, proszę bardzo. Ciągle Dryml próbuje zdobyć tutaj dla swojej drużyny dwa punkty. Ciągle Janusz Kołodziej powiększa dystans nad Nilsson Christianem Iversenem. No teraz już rozjechali się, teraz raczej już w tym wyścigu nie wydarzy się nic nieoczekiwanego. Kołodziej za 3, Iversen za 2. Łukasz Dryml za 1 punkt. Znów niesamowicie kurzy się nad torem, nad stadionem Gorzowskiej Stali. Cóż, rozstrzygnięcia tego wyścigu chyba satysfakcjonują nas i były do przewidzenia. No mówiłem o tym, że Nils Christian Iversen będzie miał więcej miejsca, więc może być jeszcze groźniejszy, ale miałem nadzieję, że Janusz skutecznie obroni się tym razem przed tym atakiem Duńczyka zaraz po starcie, bo to był chyba decydujący moment. Zdecydowanie wygrał start z drugiego pola startowego, więc tutaj nie pozostawił złudzeń. Jeszcze oczywiście tutaj musiał mądrze przejechać pierwszy łuk, aby w tym największym tłoku nie doprowadzić do sytuacji, aby przede wszystkim Iversen nie miał zbyt wiele miejsca na atak. Na szczęście tak się nie stało. Owszem, ta przewaga zawodników w ogóle w dniu dzisiejszym nie jest zbyt duża, tych prowadzących zawodników. Myślę, że wynika to z tego, że tor jest bardzo twardy i ciężko jest uciec zdecydowanie do przodu. Widzieliśmy wiele wyścigów już, gdzie Tomek Golob wygrywał, Jarek Hampel, ta przewaga była naprawdę minimalna i myślę, że to akurat jest wyścig, w którym prowadzący uzyskał jedną z największych różnic nad drugim zawodnikiem. Tutaj Januszowi Kołodziejowi od startu do mety udało się odjeżdżać swoim przeciwnikom, więc to może być akurat dla niego indywidualnie bardzo pocieszające. Myślę, że kibice trochę żałują czasami, że nasi reprezentanci wygrywają starty, bo wtedy, kiedy wygrywają starty, to nic się na torze nie dzieje, a kiedy przegrywają, to tej walki jest bardzo dużo i na pewno więcej emocji, ale akurat zawodnicy dążą do tego, aby wygrywać start i podążać do przodu, bo wtedy jest zdecydowanie łatwiej, a przede wszystkim bezpieczniej jadąc z przodu.